Witam z tej strony Filip, przed Tobą podsumowanie kolejnego tygodnia na grupie informacyjnej, czyli mówiąc w skrócie, w sygnałach Forex. Tak to dobitnie nazywa większość osób. Pokażę Tobie też, gdzie możesz nauczyć się strategii, o którą oparte są właśnie informacje kierowane na tę grupę. Dlaczego są takie, a nie inne momenty wejścia, poziomy zamknięcia pozycji i tak dalej. Wszystkie założenia. Jeśli chcesz być na bieżąco z tego typu nagraniami, to koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij w dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych wideo na tym kanale. Odnośnie tej grupy, jest to w skrócie miejsce, w którym dzielimy się tym, co sami robimy na rynkach finansowych. Czyli kiedy otwieramy pozycję, kiedy zamykamy pozycję, modyfikujemy i tak dalej. W momencie, kiedy to robimy, Ty od razu otrzymujesz o tym informację na aplikacji Telegram. Jest to spięte systemowo, full transparentnie, po prostu w tym samym momencie, w tej samej sekundzie idzie informacja. Przed wynikami jeszcze dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że możesz mieć dostęp do tego rozwiązania absolutnie za darmo. Teraz jak to działa i jakie są w ogóle zasady? Wystarczy, że zostawisz like i dowolny komentarz pod spodem, pod tym nagraniem, a w momencie, kiedy uzbiera się minimum 20 lajków, to spośród osób komentujących zostanie wybrana jedna, która będzie mogła się cieszyć dostępem do grupy na cały miesiąc. A wyniki tej grupy zobaczysz już za moment. Druga sprawa to tak jak zawsze informacja, że wszelkie rezultaty, które zobaczysz, bo czasami są to rezultaty, które no, ktoś jest w stanie powiedzieć wow, super, fajnie, stawiam na to po prostu wszystkie pieniądze, które mam. Natomiast musisz wiedzieć, że jeżeli chodzi o rynek Forex, występuje tu ryzyko. Mam nadzieję, że zdajesz sobie z tego sprawę. To, co zobaczysz, nie jest w żaden sposób gwarancją tego, że tak to będzie wyglądało w przyszłości. Jak prześledzisz sobie wcześniejsze podsumowania tygodniowe, miesięczne, dzienne, jeżeli na przykład dołączysz sobie na grupę totalnie darmową, do której link masz w opisie tego nagrania, jak sobie to prześledzisz, to na pewno wyłapiesz, że są pozycje, które są stratne, są dni, które są stratne, tygodnie i miesiące również. Tu po prostu występuje ten element ryzyka, strata jest czymś nieodłącznym, no bo nie ma szans, żeby mieć strategię, która będzie działała w 100%. Natomiast właśnie kluczową kwestią jest do zrozumienia jest to, żeby nie patrzeć na te informacje w skali dnia czy tygodnia, tylko bardziej długoterminowo. Także raz jeszcze, przeszłe wyniki w żaden sposób nie gwarantują przyszłych. I już pokazuję Tobie poprzedni tydzień, czyli zresztą pierwszy tydzień tego miesiąca, sierpnia. Widzimy rezultat plus 1804,7 pipsa. Tak to wyglądało w poprzednim tygodniu. I w prawym górnym rogu masz wyszczególnione pojedyncze dni z całego tygodnia, czyli masz poniedziałek 3 sierpnia plus 368 pipsów, zaokrąglając, później wtorek 280 pipsów, środa niecałe 300 pipsów, czwartek 153, piątek 703 pipsy do przodu. W ten sposób klaruje się tydzień. Te rezultaty oczywiście nie biorą się znikąd. Po lewej stronie masz screeny z platformy MetaTrader 4, z pozycjami zamkniętymi właśnie w tych dniach. I to można sobie dokładnie wszystko prześledzić. Ja nawet zrobię tutaj przybliżenie na te wszystkie dni, jak to wyglądało. Masz zlecenia, masz czas otwarcia danego zlecenia, kierunek, parę walutową, która była akurat rozgrywana, po jakiej cenie było wejście, po jakiej cenie był realizowany take profit, czy też po prostu zamykana pozycja, no bo też są pozycje na minusie, na przykład tutaj AUDCAD, to była pozycja zamknięta na minusie, widzimy tutaj dokładnie w kolumnie zysk, że jest ten minus zaksięgowany, no i w ten sposób wszystkie screeny co tydzień umieszczamy w takich podsumowaniach, zresztą masz też do nich dostęp na grupie, o której wspomniałem, tej darmowej, więc możesz sobie tam prześledzić dosłownie każdy dzień, zresztą w skali dnia codziennie są wklejane tam, umieszczane podsumowania, no i oczywiście też jak się kończy dane zagranie, czy jak jest pozycja zamknięta, to też leci informacja od razu na grupę w tym temacie. No i teraz te rezultaty mierzone w pipsach, bo być może pips Tobie nic nie mówi, totalnie nic, bo może nie handlujesz na rynku Forex w żaden sposób, jesteś osobą początkującą, nową i nie wiesz, co to w ogóle jest. To zrobiliśmy taką krótką ściągę
gdzie pokazujemy w dolarach, jak mogłoby to wyglądać. Dlaczego jest pokazywany wynik w pipsach? Bo bardzo dużą rolę przy zamkniętych pozycjach, przy Twoim rezultacie finansowym odgrywa coś takiego jak wielkość pozycji. Ona jest wyrażona w lotach. Masz tutaj zresztą też takie trzy przykłady, czyli 0,01 lota, 0,1 lota i 1 lot. W momencie, kiedy te pozycje zamknięte, które wygenerowały taką ilość pipsów, byłyby otwierane wszystkie z taką wielkością pozycji, czyli przykładowo 0,01 lota, to wygenerowałbyś zysk w wysokości, zaokrąglając, 180 dolarów. W momencie, kiedy otwierałbyś wszystkie pozycje i zamykał na 0,1 lota, to byłoby to 1804 dolary, no i na jednym locie byłoby to ponad 18 tysięcy dolarów, także już no, bardzo duże pieniądze. Natomiast, tak jak powiedziałem, wynik finansowy jest też uzależniony bardzo mocno od wielkości Twojej pozycji, ale musisz wiedzieć, że wielkość pozycji jest dobierana indywidualnie, powinna być dobierana indywidualnie przez Ciebie do wielkości Twojego kapitału. W momencie, kiedy masz mały kapitał, na pewno nie możesz sobie pozwolić na to, żeby grać przykładowo jednym lotem, czy nawet 0,1 lota. Musisz dopasować swoją wielkość pozycji do swojego kapitału na rachunku brokerskim. I oczywiście my też pokazujemy, w jaki sposób my do tego podchodzimy i jakie wielkości pozycji my otwieramy do jakiego kapitału. Ty oczywiście decydujesz sam za siebie, no ale naprawdę namawiamy do tego, żeby jednak podchodzić do tego z zimną głową i z taką odpowiedzialnością, bo tak jak powiedziałem, występuje tutaj ryzyko, straty się pojawiają, no i bez sensu, żeby te straty były większe, aniżeli mogłyby być, jeżeli normalnie dobieralibyśmy wielkość pozycji do swojego kapitału. I jeżeli nie wiesz, czym są pipsy, tak jak powiedziałem, nie wiesz, czym są te loty, ta wielkość pozycji, jest w ogóle, pojawiły się jakieś nowe zagadnienia dla Ciebie, to zapraszam do naszego panelu edukacyjnego, w którym właśnie tego typu definicje są wyjaśnione, gdzie będziesz mógł sobie je ze spokojem nadrobić, są wszystkie informacje na ten temat, już pokazuję Tobie mniej więcej, w jaki sposób to wygląda. Masz podzieloną edukację tematycznie, także możesz sobie przejść do interesujących Ciebie tematów i po prostu dowiedzieć się, w jaki sposób to wygląda. No jest to kluczowe, żeby na pewno, żeby zrozumieć, nawet przy takich rzeczach jak ta grupa informacyjna, warto naprawdę znać takie podstawy. No i pokażę Ci może krótko, w jaki sposób wyglądał poprzedni miesiąc. To był miesiąc rekordowy akurat w tym roku. Zresztą wyświetli się Tobie do góry podsumowanie, w którym omawialiśmy sobie ten miesiąc i zobaczysz, w jaki sposób to po prostu wyglądało tydzień po tygodniu. Jeżeli chodzi o strategię, o którą jest oparta grupa informacyjna, tak jak powiedziałem na samym początku, nazwaliśmy ją PSND. Jest to skrót od prościej się nie da. Zbiór bardzo prostych zasad i założeń, możliwych do opanowania przez absolutnie każdego. Całej strategii uczymy na sesjach live tradingu prowadzonych na żywo od poniedziałku do piątku. I sprawa jest bardzo prosta. Napisz w komentarzu poniżej, że jesteś zainteresowany nauczeniem się właśnie tej strategii, a my odezwiemy się do Ciebie i damy darmowy dostęp do sesji live tradingu, na której krok po kroku właśnie ten cały proces, ta cała strategia jest omawiana. A jeśli chcesz ogólnie dowiedzieć się więcej informacji na temat tych sesji i edukacji i tego takiego prowadzenia, to kliknij w miniaturkę obok, zostaw koniecznie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś do tej pory. No i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Do usłyszenia, cześć.